Jeżeli będziesz wmawiał sobie, że jesteś Napoleonem, to w końcu się nim staniesz? Według normalnego rozumienia prawa przyciągania i świadomości, jak to wszystko funkcjonuje, to odpowiedź jest tak, ale to jest niemożliwe, jak to staniesz się Napoleonem. Bardzo podobają mi się takie pytania, gdzie człowiek jest sceptykiem. Bardzo łatwo, dowodowo od razu ktoś chce sobie potwierdzić, że jeżeli ekstremalność stanie się, to znaczy, że to jest fakt. Więc odpowiem na to pytanie. Czy rzeczywiście staniesz się Napoleonem, jeżeli sobie będziesz wmawiał to? Nie stanie się to, bo nie chcesz tego. Pewne rzeczy wymagają tysiące lat ewolucji. W sensie są rzeczy, które się zmienią. Możemy zmienić siebie, ale pewna rzecz, żeby się zmieniła tak drastycznie, to musi zająć tysiące lat. Musi pokolenie za pokoleniem zmiany genetycznie. Możemy się zmienić, ale to wymaga grupowej świadomości, gdzie bardzo dużo ludzi, duża siła świadomościowa, energia wchodzi w to samo. Jak jest rzecz, w którą wierzy bardzo dużo osób, to to nabiera coraz większej realności dla tych ludzi. I są rzeczy, które z czasem, z latami mogą się stawać coraz bardziej prawdą. Może ktoś sobie wmawiać, że jest Napoleonem na przykład i w pewnym momencie on będzie myślał. Mózg sobie po prostu złapie taką fazę, odleci po prostu. Będzie żył w swoim świecie i dla siebie będzie nim. Ale żeby stało się pewna rzecz faktem, to wymaga dużo energii i dzieją się zmiany. Ludzie się zmieniają. Jak mijają tysiące lat, to ewolucja zmienia nas. I te zmiany są spowodowane tym, że jest presja. Jest intensywna presja i powód ważny, dla którego ta zmiana musi się stać. Musimy iść w tym kierunku, żeby to się zmieniło. Jest presja z otoczenia, warunki i jednocześnie dużo ludzi naraz wchodzi w to i próbuje, robi próby, stara się, działa w taki sposób, żeby zadziałało coś i zmienia się. Zmieniamy się fizycznie. Gatunki się zmieniają. Fakt jest to, że ewolucja działa w pewien sposób. Zmieniają się z pokolenia na pokolenie. Są zmiany w genach. Informacje, które my mamy w sobie, to przekazujemy. Każdy dzień, który przeżywamy i czujemy pewne uczucia, to wszystko genetycznie przekazujemy też, te informacje. To nie jest kopia następny człowiek, ale przekazujemy pewne informacje. Więc są rzeczy, które możesz zmienić, żeby stały się rzeczywistością w krótszym czasie, które nie są tak bardzo drastyczne, molekularnie, nie zmienisz siebie. Możesz stać się na tyle Napoleonem na przykład, że będą mówili na ciebie Napoleon, będziesz miał cechy czy cokolwiek, będziesz wmawiał sobie i stanie się to w jakiś sposób do pewnego stopnia faktem, do pewnego stopnia będziesz Napoleonem. Będziesz zachowywał się czy cokolwiek, ale nie będziesz tą osobą, dokładnie tą, bo to wymaga bardzo dużą presję ewolucyjną i powód, dla którego mocny powód, dla którego inni ludzie też będą wierzyli w to i wchodzili w to i robili tak, żeby było. Więc rozumienie świadomości, rozumienie tego, że możesz zrobić to, co chcesz, to trzeba zrozumieć to, że są pewne rzeczy, które są drastyczne i są pewne rzeczy, które są mniej drastyczne. Możesz zmienić swoje zachowanie, możesz spowodować, że człowiek inny odbierze całkiem inną, innego ciebie. Możesz to zmienić natychmiastowo. Możesz wejść w inny stan, gdzie człowiek będzie cię odbierał całkiem inaczej, zachowywał się wobec ciebie całkiem inaczej. I to zmienia rzeczywistość. Więc to jest moja odpowiedź. I bardzo dobrze, że ktoś jest sceptykiem. I też to może być niebezpieczne, bo jak jesteś za bardzo sceptykiem i nic nie potrafisz przyjąć, nie wchodzą informacje, to zamykasz się. A jeżeli jesteś za bardzo połykasz od razu wszystko to, co ci mówią i powinniście podważać i krytykować
i być sceptycznie nastawieni na cokolwiek ja mówię i na cokolwiek ktokolwiek inny mówi i podważać, stawiać inne rzeczy, inne kontrargumenty, bo nie można połykać od razu to, co jest atrakcyjne dla ucha, to, co pociesza cię, to, co powoduje, że się czujesz miło, bo to nie zawsze jest fakt. A z drugiej strony, jak jesteś za bardzo sceptyczny i wystraszony i nic nie przyjmujesz, to nie rozwijasz się. Nie potrafisz przyjąć pewnych pomysłów, bo pewne rzeczy nie są absolutnie faktem, ale mają pewną rzecz, która pomoże ci bardzo. Więc jak uczysz się, jak słuchasz mnie czy kogokolwiek, to są pewne rzeczy, które ewidentnie nie są faktem, są odjechane, ale przez to, że są takie teksty i takie słowa i takie rzeczy, które są bardzo odjechane, to kasujesz wszystko, co jest powiedziane. A są pewne rzeczy w każdej rzeczy, które są bardzo ważne. Więc uczenie się uczyć jest bardzo ważne. Uczyć się w taki sposób, że jak słuchasz, to starasz się mieć krytyczny umysł, że okej, to ewidentnie jest głupota, ale nie kasujesz wszystkiego, tylko tutaj może być coś też ważnego do przekazania, coś ważnego, co może cię zainspirować, odkryć coś nowego, połączyć z czymś innym, rozwinąć się. Więc bardzo dobra praktyka jest, żeby czytać rzeczy, które są kontra tego, co wierzysz. I to nie jest miłe, bo uderzasz własne wierzenia, które chcesz bardzo mocno chcesz wierzyć i być przekonany i uderzasz w nie i tracisz, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz co jest prawdą i chcesz wiedzieć. Więc bardzo dobrze jest, żeby codziennie, co jakiś czas poczytać coś, co cię mniej interesuje. Poczytać coś, co jest kontra tego, co ty generalnie się interesujesz. Coś, co ściśnie mózg troszeczkę i też być sceptyczny, jak słuchasz coś przyjemnego, coś, co chcesz usłyszeć, coś na jakiś temat, co ewidentnie widzisz, zauważasz siebie, że się czujesz miło i jest to atrakcyjne i się czujesz fajnie i fajnie jest to słuchać i fajnie jakby było to prawdą i zauważasz to, ile tutaj jest faktu, ile tutaj jest mojej własnej przyjemności i podbicia swojej dopaminy od tej informacji, że się poczułem fajnie i czytać więcej na ten temat podbija moją dopaminę. Więc zauważać to i być krytycznym. Mam nadzieję, że jest to pomocne. Jeżeli podoba Ci się film, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.